Polski oddział OPPO poinformował dziś, że 11 października zadebiutują w Polsce nowe średniopułkowe modele OPPO A5 i OPPO A9 w wersjach na rok 2020, czyli z dopiskiem 2020 w nazwie. Mogliśmy im się dzisiaj przez chwilkę przyjrzeć bliżej. Oba smartfony prezentują się atrakcyjnie i mają kilka atutów, którymi mogą przekonywać nabywców. Ceny też są niezłe, ale o nich na koniec. OPPO A5 2020 i OPPO A9 2020 wyglądają praktycznie tak samo, ale różnią się paroma istotnymi fragmentami specyfikacji. Będą również oferowane w odmiennych kolorach. OPPO A5 będzie dostępny w klasycznej czerni i perłowej bieli, natomiast A9 w bardziej młodzieżowych odcieniach zieleni i purpury. OPPO A9 2020 ma 6,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości HD+, ale takiej trochę nietypowej, 720x1600 pikseli. A do tego 16-megapikselowy aparat do selfie umieszczony w kropelkowym notchu oraz procesor Snapdragon 665 wspierany przez 4 GB RAM-u. Pamięć wewnętrzna mieści 128 GB i można ją powiększać kartą microSD w potrójnym slocie, bez konieczności rezygnacji z Dual SIM. Tylny aparat fotograficzny jest poczwórny, z główną matrycą 48 MP, z trybem nocnym, stabilizacją i obiektywem o przysłonie 1,8. Kolejny moduł ma 8 megapikseli i obiektyw szerokokątny, a dwie 2-megapikselowe matryce zajmują się makro i rozmywaniem tła. Nie zapomniano o mini-jacku. Telefony w wersji oferowanej w Polsce mają również NFC, natomiast zasilanie zapewnia pokaźny akumulator o pojemności 5000 mAh z ładowaniem zwrotnym, czyli możliwością użyczenia prądu innym urządzeniom. Z kolei OPPO A5 2020 to przystępniejsze wydanie modelu opisanego wcześniej. Ma procesor Snapdragon 665, 3 GB RAM-u i 64 GB pamięci wewnętrznej. Inny jest też aparat do selfie 8-megapikselowy oraz główna matryca tylnego. Oba modele mają głośniki stereofoniczne i układy audio Hi-Res obsługujące wszystkie popularne kodeki dźwięku. Oba telefony pracują również pod kontrolą Androida 9.0 z nakładką ColorOS 6.1. No i teraz najważniejsze. OPPO A5 2020 kosztuje 899 zł, natomiast OPPO A9 2020 1299 zł.